Witamy na konferencji prasowej Suwerennej Polski. Razem z posłem Mariuszem Gąskiem chcemy zwrócić uwagę na sytuację bezprecedensową. Mianowicie w ciągu ostatnich kilku dni mamy do czynienia z jawnym lobbyingiem łącznie z salą plenarną, co zostało zauważone przez pana posła Goska i zostanie też rozwinięte na tej konferencji. Ale szanowni państwo, nie tylko żenujące jest, kiedy osoba postronna wchodzi na salę, gdzie odbywają się głosowania, tłumacząc to, że chciała sobie skrócić drogę. No, to nie jest żadna kładka, no równie dobrze można przejść przez całą salę plenarną i wyjść koło marszałka, rozumiem, więc jakby no, zwracamy uwagę, że nie może być takiej sytuacji, że osoby, które nie są posłami, znajdują się na sali plenarnej, a nie mają żadnego innego umocowania. I kolejny aspekt, który został pominięty przez media, a jest bardzo ważny, to sytuacja na komisji, która zajmowała się projektem ustawy z przepisami lobbystycznymi, które zostały przedstawione przez Koalicję Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe i Trzecią Drogę. Mianowicie poseł sprawozdawca zastał pytanie, a odpowiedzi chciał uzyskać od osoby, która siedziała obok, a nie była parlamentarzystą. To widzimy, że w parlamencie ten projekt nie powstał. No i kolejny aspekt dotyczy współpracownika pani Henning-Kloski. I ten wątek również dzisiaj chcielibyśmy poruszyć. Jeszcze nie ruszyli z rządem, spotykają się w tej chwili jako propozycja swojego gabinetu cieni, czy gabinetu, który chce tworzyć Donald Tusk, a tymczasem w tle są lobbyści. Lobbyści na różnych poziomach, lobbystyczna ustawa, bardzo niebezpieczna, która świadczy o tym, że lobby, niemieckie koncerny mają swoich przedstawicieli w polskim parlamencie. Taka metoda na słupa, jaka jest realizowana, świadczy o tym, że mamy do czynienia nie z żadną praworządnością, nie z żadną wolną Polską, tylko po prostu z lobbystycznym podejściem, czy lobbystyczną większością parlamentarną, którą twarz daje pan Kosiniak-Kamysz i pan Donald Tusk. Absolutnie nie może być sytuacji i nie będziemy tego tolerować. Jako politycy Zjednoczonej Prawicy, Suwerenna Polska nie będzie tolerowała sytuacji, że jacykolwiek lobbyści będą przychodzili na salę plenarną, że będą przychodzili na komisję i będą dyktować polskim parlamentarzystom, jak mają wyglądać przepisy prawne. To jest rzecz bezprecedensowa i w parlamencie nigdy nie powinno być tolerancji na taką patologię, która staje się już pewnym standardem w większości parlamentarnej pana Hołowni i pana Tuska. Dziękuję bardzo. Proszę pan Mariusz Gąski. Szanowni państwo, dziś stawiamy pytania o ład, skład i porządek w tej Wysokiej Izbie, albowiem wczoraj doszło do sytuacji bez precedensu. Pojawiła się osoba, która pojawić się nie mogła, mianowicie nie był to parlamentarzysta. I takie tłumaczenie, że otóż ten pan szedł sobie, skrócił sobie drogę dziwnym trafem przez salę plenarną, przechodząc, no jest kuriozalne. No mamy do czynienia z państwem z tektury. Oni jeszcze nie zaczęli rządzić. Donald Tusk, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, a już tworzą państwo tekturowe. No, do dzisiaj nie usłyszeliśmy wyjaśnień od pana marszałka. Uważam, że to jest sytuacja absolutnie do wyjaśnienia dla Polaków, dla Polek Polaków. No, w jakiej atmosferze tutaj stanowi się prawo? No, dlaczego na jednej z komisji jest sprawozdawca, który powinien co do zasady i tak zawsze było znać projekt ustawy, który sprawozdaje przed Wysoką Komisją, a zamiast tego jest obok jakiś nieznany znowu pan X, który zna ten projekt ustawy i też do dzisiaj nie wiemy, kim jest rzeczony pan. No, szanowni państwo, wczoraj pan premier też ujawnił informację na temat byłego współpracownika pani Henning-Kloski, który miał zasiadać w kilku czy kilkunastu podmiotach. No, to jest jakiś niebywały skandal. No, w jakim państwie zaczynamy żyć za Donalda Tuska, bo jeszcze nie zaczęli rządzić, a już naprawdę Polki i Polacy mają prawo być zaniepokojeni, bo my jako parlamentarzyści, jako obóz Suwerennej Polski, pana ministra Zbigniewa Ziobro, no dostrzegamy jakieś rzeczy, które były absolutnie bez precedensu. No, ja już wiem, dlaczego im przeszkadzała pani marszałek Elżbieta Witek. No, przez 8 lat doskonale prowadziła obrady Sejmu. Nigdy takie sytuacje nie miały miejsca. Była sprawność w procedowaniu tych projektów ustaw, uchwał na sali plenarnej. Parlamentarzyści również i opozycji mogli z panią marszałek rozmawiać o swoich różnych problemach i rozwiązaniach i z tego też korzystali. I takie sytuacje nie miały miejsca. No dzisiaj Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk
powinni stanąć tutaj przed państwem i wyjaśnić opinii publicznej, w jakiej kondycji jest polski Sejm i jak tworzone jest prawo w polskim parlamencie. Bo dzisiaj to naczelne hasło, jakie tutaj wybrzmiewa, to lobbying. No, pierwszy serial z celi do Brukseli, kolejny to jest Eldorado dla aferzystów i lobbystów. I taki też odcinek ten reżyserii showmana Hołowni jest już realizowany. Jest to o tyle przerażające, że to dotyczy wszystkich nas, dlatego absolutnie nie ma naszej zgody. A to, w jaki sposób był tworzony projekt dotyczący afery wiatrakowej, do dzisiaj nie wiemy, kto jest jego autorem. To też pokazuje, że nie pewnie w polskim parlamencie, ale poza nim były stworzone przepisy, które wielomiliardowo rozregulowywałyby rynek związany z wiatrakami i są jedną wielką aferą lobbystyczną. A przypomnijmy, że na przykład u naszych zachodnich sąsiadów takie odległości, jak zostały zaproponowane, nie funkcjonują tam nie mniej niż kilometr. Nie jest możliwe wiatraków od zabudowy. Kwestia związana z wywłaszczeniami w ogóle była abstrakcją. To zostało zaproponowane. I nasz Rywin nie w spódnicy, ale czasami w spodniach płci żeńskiej, który pretenduje do funkcji ministra. Być może za chwilę będzie ogłoszony przez Donalda Tuska na funkcję ministra klimatu, a tymczasem nowy Rywin Gate jest faktem, bo tego nie da się zamieść pod dywan. Ale oni to chcą zrobić, likwidując CBA i likwidując Telewizję Polską, bo niewygodne są to pytania Telewizji Polskiej. Niewygodne jest to, że widzowie TVP mogą dowiedzieć się prawdy o tym, co się dzieje w polskim parlamencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.